Oni napędzają! Na Christmas! I co robimy? Idziemy na sushi! Sushi na stojący. Jak? Pycha. Jak oceniasz to sushi? Co jesz? Kani miso. Co to jest kani miso? Mielony praw. Nie wiem co to jest. Jak to się nazywa? Ty wiesz. No ja wiem. No jedz. Ja powiem. Jemy wszystkie wnętrzności z kraba. I już. Z mózgu. What is kani miso? What is this? What is kani miso? Na nią hajteru. Brain? Kani brain? Kani brain. Surowa makrela, ale te makrele w Japonii są innej kategorii. To są inne rodzaje makrel, których nie ma u nas w Polsce. Nie zobaczysz takiej makreli. Oni mają kilka rodzajów makreli. To jest takie pycha, że kremik, jak kremik śmietanka. Ale wiesz co ludzie myślą? Że surowe ryby śmierdzą rybą. Może powiesz coś na ten temat. Nie, w ogóle nie śmierdzą. W ogóle nie czuć zapachu ryby. W ogóle nie czuć zapachu ryby. To nie jest to, co jest. Jak nawet jedząc sushi, nie czujemy zapachu ryby. I nie smakuje to jak ryba taka polska, bo te polskie, wiesz co, one są stare, dlatego one nabierają niedobrego zapachu i smaku. Te ryby tutaj leżą przystawione w tym ogniu i nie czuć zapachu tych ryb. To są tak świeże ryby, że jedząc świeżą rybę, ona nie ma w ogóle ani zapachu, ani nawet tego smaku takiego typowego dla ryb. Bo są bardzo świeże. Dlatego świeża ryba jest taka pyszna, kremowa i po prostu rewelacyjna w smaku. Jemy i kurę. Pycha. Pycha.